zostało? Na razie zostaw ją w spokoju. Mam na myśli sferę uczuciową. W tej chwili ona nie zakocha się w żadnym chłopaku. Dlaczego? Ma kłopoty. Przeżyła szok. Nabawiła się urazu. Może z czasem to przejdzie, ale nie naciskaj jej. Ojcze, powiedz, co jej się stało? Nic nie mogę ci powiedzieć. Świrolog powiedział, że mi pomoże. Pomoże. Jak słodko to brzmi. Ojciec Anselmo pomaga całej dzielnicy. Ale świrolog chce pomóc mnie. Zostawił wizytówkę. Nazywa się Juan Miguel San Román. Uśmiechał się do mnie. Cecilia. Cecilio? Hola, mi amor. Kochanie? ¿Qué te pasa? Co ci jest? Nada. Nic. Por favor, znam cię. Te conozco bien. Coś się stało. ¿Algo tienes? Patricio. Muszę z tobą porozmawiać. Nie jest mi łatwo, ale chcę to zrobić. I quiero hacerlo. Parece que es algo Widać, muy że importante. To coś ważnego. Siéntate. Usiądź. Te escucho. Słucham. Habla, por favor. Mów. Es que... Nie wiem, jak to powiedzieć. Przestań. Przecież sobie ufamy. Habla de una vez. Mów. Patricio. Wybacz mi, bo oszukiwałam cię przez wiele lat. O jakim oszustwie mówisz? Dawno temu miałam córkę. To żart? Myślisz, że mogłabym żartować na taki temat? Miałaś córkę? Tak, córkę. Z tobą. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Mariusz Siudziński. Jak powstaje plotka i jak na niej zarabiać w showbiznesie? Między innymi o tym już za chwilę w Happy Hour.